Sowieci jak przyszli, to powiedzieli, że szkolnictwo w Polsce było takie no, złe, czy nie, że cofnęli wszystkich o jeden rok do tyłu. A ponieważ ja miałem pójść do pierwszej klasy po polsku, to musiałem iść do klasy wstępnej. Bo powiedzieli, że poziom nauki był bardzo niski w Polsce. No i tu było całe moje życie skupiało się teraz w szkole, bo moja siostra Stasia świętej pamięci uczyła mnie, zanim ja poszedłem do szkoły, czytać. No i pisać trochę. I dlatego jak ja poszedłem do szkoły, to już umiałem czytać i pisać. I w tej mojej szkole, to nowa szkoła chyba numer 8, na ulicy Jurowieckiej, vis-a-vis Ciepłej, moja pani świętej pamięci, która mnie uczyła potem, pani Reisner, za którą się teraz modlę, która uczyła nas, uczyła mnie nawet w czasie okupacji. Pani Reisner, Polka, uczyła też za Sowietów. Też tak. Mimo, że była no, antyrosyjska, tak? Oczywiście, no. I ona bardzo właśnie czuwała nad tym, żebyśmy byli jak najbardziej spolonizowani. No i była też taka scena, której do końca życia nie zapomnę. Pani Reisner czytała obecność w klasie i nie ma kogoś, to i ta chyba dziewczynka, która mieszkała, uczennica obok tej, która nie przyszła do szkoły, mówi, wywieźli na Sybir. I z oczu mojej pani nauczycielki Reisner kapały łzy. Ja potem, była przerwa, zajrzałem do tego dziennika i tam nad tym zapisem, że nie ma tej pani, to ta jej łza spadła na ten, co ona atramentem napisała, że nieobecna. I była wielka plama. No i w czasie okupacji pani Reisner mnie spotkała na ulicy i powiedziała, że przychodź, ja będę ciebie uczyć. I tak chodziłem na tajne komplety nauczania.